W na co dzień spokojnym Chojnowie zawitała kampania honorowa 10. Brygady Kawalerii Pancernej imienia generała broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Wszystko to za sprawą wyjątkowego święta. Na Dzień Wojska Polskiego! Obchody 15 sierpnia rozpoczęły się mszą świętą w chojnowskim małym kościele. Później uroczystą procesją pod obelisk z udziałem orkiestry dętej pod batutą Piotra Koziara oraz 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Następnie hojnowianie mieli okazję upamiętnić Wojsko Polskie, biorąc udział w apelu poległych oraz odśpiewując hymn narodowy. Bohaterskie załogi 2. Pułku Pancernego i ich żołnierzy, którzy polegli na Maczuce pod SLD oraz podczas forsowania kanału Warmii. Stańcie do apelu! Polegli na Polsce! Następnym punktem obchodów były występy dwóch grup. Na chojnowskiej scenie wystąpił wrocławski zespół Fant, ale tuż przed nim publiczność miała okazję oklaskiwać orkiestrę dętą pod batutą pana Piotra Koziara. W całej imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje, na przykład prezentacja broni przez wojsko, które tego dnia gościliśmy w Chojnowie. Podobają Ci się te bronie? Tak, są bardzo fajne, bardzo lubię snajperki. A już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców Chojnowa i gminy Chojnów do rynku, gdzie 24 sierpnia odbędzie się benefis pana Juranda Kowalskiego.